Siadajcie na pokład. Lecimy do Aten. A w zasadzie to jedziemy. A w zasadzie to trochę jedziemy, trochę płyniemy. Bo startujemy z greckiej wyspy Zakynthos. Cała trasa trwa około 6 godzin. Zaczynamy autobusem. Później przesiadka na prom. I później dalej kontynentem znów autobusem. No niestety w porcie okazało się, że mamy bilet, który obowiązuje nas w autobusie, ale już nie na promie. Więc <laughs> musieliśmy szybko w porcie dokupić dodatkowy bilet. Całość kosztowała około około 40 kilku euro za osobę już i za autobus i za prom, także za cały dojazd z Zakynthos do Aten. Po drodze zaliczyliśmy przepiękny wschód słońca na morzu no i już szybciutko, szybciutko wysiedliśmy po wschodzie słońca w porcie Kilini na Grecji kontynentalnej. Stamtąd wystartowaliśmy autobusem w stronę Aten z jednym przystankiem po drodze na rozprostowanie nóg. A około południa byliśmy już w stolicy Grecji i Zwiedzanie, rozpoczęliśmy oczywiście od kawki, a że to Grecja, no to klasycznie Fredo Espresso. Jeszcze przed odebraniem pokoju wyskoczyliśmy też coś zjeść, bo byliśmy już po długiej podróży, no i zapowiadał się intensywny dzień. Po szybkiej drzemce w hostelu ponownie wyskoczyliśmy na miasto, tym razem już konkretnie w dzielnicę Monastraki, czyli tutaj można zaszaleć z zakupami w przepięknych okolicznościach wśród historycznych budynków. No, już czuliśmy, że to będzie fantastyczny pobyt. Obserwujcie po więcej Grecji!